Powierzchnia Polski to w 30% lasy, ale nie takie lasy, które zastalibyśmy na terenie naszego kraju kilkaset lat temu. Są to lasy, które w dużej mierze służą gospodarce. Tylko czy to na pewno są lasy? O tym, jak ważne jest sadzenie drzew, o tym, jak ważne jest, żeby zadbać o konkretne gatunki drzew w naszym całym ekosystemie. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się także, że prawdopodobnie 90% z Was nigdy nie była w lesie. No właśnie. Czym jest w takim razie las? Dzień dobry, dzień dobry. Jakie to piękne uczucie uciec do lasu, pooddychać świeżym powietrzem, poobcować z naturą, spędzić chwilę bez internetu, bez dostępu do zewnętrznego świata. O właściwościach lasu, o tym, jak istotny jest las, także w kontekście gospodarczym, porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. A jest nim Michał Paca z Fundacji Las na Zawsze. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry Państwu. Co to jest tak naprawdę Fundacja Las na Zawsze? Fundacja Las na Zawsze to jest organizacja, która robi miejsce dla natury. A w naszym klimacie na 95% to się kończy lasem. To, co robimy, to zapraszamy firmy do tego, żeby wspólnie z nami sadziły nowe lasy w sposób bardzo bioróżnorodny. Robimy z firmami takie eventy i dzięki tym eventom utrzymujemy się. Poza tym robimy zbiórki różnego rodzaju i dzięki tym zbiórkom z osobami indywidualnymi, z innymi organizacjami, nie tak bardzo już komercyjnymi, jak na przykład z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy czy z Fundacją Rock and Roll, albo chronimy dojrzałe lasy, albo sadzimy nowe. I ja teraz muszę zrobić zastrzeżenie, bo jak powiedziałem, sadzimy nowe lasy, to tak naprawdę lasu się nie sadzi. To, co my robimy, to robimy dla niego dobre miejsce. Pomagamy mu dobrze wystartować i na początku pomagamy mu radzić sobie z wypaczeniami, które my, ludzie, cywilizacyjnie żeśmy wprowadzili do środowiska. Czyli pomagamy młodym lasom radzić sobie z roślinnością inwazyjną. Pomagamy im mierzyć się z tym, że jest w naszym regionie kraju bardzo dużo jeleniowatych, które uwielbiają zgryzać młode sadzonki. I na tym polega wspieranie bioróżnorodności, bo gdybym miał od innej strony powiedzieć, co my robimy, no to my jesteśmy wielkimi fascynatami bioróżnorodności. I robienie miejsca dla natury to jest wspieranie bioróżnorodności i pozwalanie jej ewoluować tak, jak ona chce, a nie jak my uważamy, że będzie dla niej najlepiej. W ramach projektu macie, tutaj cudzysłów oczywiście, 702 450 m2 lasu. Tak. Nie umiem sobie tego wyobrazić, bo jest... Nie wiem, ile to jest boisk piłkarskich. Nie wiem, ile to jest boisk piłkarskich, natomiast wiem, że to jest dużo. Słuchajcie, dla nas to jest dużo. Znaczy, dla nas to jest bardzo dużo i cieszymy się, jak dużo mamy wsparcia, jak dużo osób z nami chce współpracować i robić te rzeczy razem. Prawdopodobnie dzisiaj to już jest powyżej 80 hektarów, a potem po sezonie jesiennym będzie grubo ponad 100 hektarów, czyli ponad 1 000 000 m2, które wspólnie tak jakby dajemy naturze. To jest mniej więcej 200 boisk piłkarskich. I to z jednej strony robi wrażenie. I rzeczywiście jest tak, że jak wchodzimy do tych lasów, które, dzięki które nam będą na zawsze, które nie zostaną wycięte, jak ich rębność będzie pożądana przez rynek, to jest poruszające. Jakby widzieć to, co robimy i wchodzić tam z osobami, które są naszymi patronami, wspierają nas, to są dla mnie naprawdę bardzo emocjonalne momenty. I jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest dużo. Polska ma 32 miliony hektarów, a my mamy 100 z tych hektarów. Ale to, w co wierzymy, to jest to, że dla nas nie jest najbardziej istotna ta statystyka związana z powierzchnią. To, co dzieje się dzięki nam, to jest to, że osoby, które były mało zaangażowane w ochronę przyrody,
dzięki nami budują więź z naturą. Bo każda osoba, która z nami sadzi młody las, a sadzenie tego młodego lasu de facto nie polega tak bardzo na sadzeniu drzew, jak na tym, żeby posadzić tam na przykład drzewa owocowe, na przykład różnego rodzaju krzewy, które przyciągną ptaki, bo to ptaki, znosząc z powrotem nasiona, budują bioróżnorodność dużo bardziej efektywnie niż my. Musimy się w niektórych miejscach pojawić, żeby na przykład usuwać sadzonki dębu czerwonego, czeremchy amerykańskiej albo na włoci kanadyjskiej, które są gatunkami inwazyjnymi, które się tutaj w naszym klimacie bardzo dobrze czują, ale bardzo duszą naszą naturalną przyrodę. Tworzą takie bardzo agresywne monokultury, w których nie ma miejsca dla naszych rodzimych gatunków. Po to my się tam pojawiamy. Z jednej strony to dużo, bo my z roku na rok sadzimy albo obejmujemy ochroną coraz więcej dojrzałych lasów. Z drugiej strony ja sobie cały czas myślę, że chciałbym, żeby to było bardziej powszechne. Chciałbym, żeby to, co my robimy, było łatwe, żeby więcej osób mogło to robić. Bo dzisiaj to, co my robimy, jest trudne. Dzisiaj to jest złożone i skomplikowane i dlatego tego się dzieje tak mało. I dlatego jesteśmy praktycznie jedyną organizacją, która się bierze za tego rodzaju działalność. Co bardzo mi się podoba, wasza działalność jest bardzo długodystansowa. Tak naprawdę efekty tego, co robicie, zobaczą nawet jeśli nie przysłowiowe nasze dzieci, to wnuki. Ale tutaj ważne chyba, żebyśmy najpierw porozmawiali o tym, jaki w ogóle jest cel lasu, jaką funkcję pełni las i poniekąd po co są nam w ogóle drzewa jako pojedyncze rośliny? Dobra, to zacznijmy od tego, żebyśmy sobie zredefiniowali pojęcie las. Bo większość Polaków nigdy tak naprawdę nie była w lesie. Większość Polaków co najwyżej odwiedzała uprawy leśne. Chodząc między drogami pożarowymi, przy rzędach sosen albo innych drzew, które zostały posadzone pod linijkę ręką ludzką po to, żeby dać przyszłym pokoleniom zasoby. Dzisiaj w Polsce praktycznie wszystkie lasy, na dobrą sprawę ich 95% tego, co w mentalności społecznej funkcjonuje jako las, to są uprawy leśne, w których absolutnie dominującą funkcją jest funkcja gospodarcza. One są podporządkowane tego, żeby dostarczyć nam jak najwięcej surowców, których używamy, potrzebujemy. I lasy państwowe bardzo dobrze się z tego celu wywiązują. Robią to od wielu lat, robią to konsekwentnie, robią to tak, że z roku na rok tego drewna jest de facto dostępne coraz więcej dla przemysłu. Jednocześnie to, co my mylimy z pojęciem las, albo powinniśmy o tym mówić uprawa leśna, bo to jest to, czym Polska, czym niemal 30% naszego kraju jest zajęte. Jeżeli chodzi o lasy i to, jak ja rozumiem pojęcie lasu, to trzymajmy się tego, że to jest las naturalny, tak żeby było łatwiej robić to rozróżnienie. Będę mówił o lasach naturalnych i uprawach leśnych. My robimy miejsce pod lasy naturalne. Część funkcji będzie bardzo podobna między lasami uprawowymi, a lasami naturalnymi. Na przykład funkcje związane z tym, że jeden i drugi las jest magazynem wody, jest miejscem, które tworzy właściwy, lokalny mikroklimat, albo niewłaściwy, tylko chłodniejszy, bardziej wilgotny mikroklimat. To są funkcje, które lasy naturalne realizują bardzo dobrze. Lasy uprawowe realizują ok. Inną funkcją jest oczywiście funkcja związana z pochłanianiem dwutlenku węgla. Hektar uprawy sosnowej to jest mniej więcej takiej dorosłej, nie mylić z dojrzałą. Gdybyśmy porównywali to tak z takim, odnieśli to do wieku człowieka, to polskie lasy są ścinane, uprawy są ścinane w wieku nastoletnim, nie? No bo wtedy już przestaliśmy rosnąć tak jakby, już uzyskaliśmy mniej więcej maksymalną masę i wysokość i wtedy te lasy są wycinane. Więc uprawy leśne nigdy nie są stare w rozumieniu tego, co przyroda by nazywała, albo natura miałaby jako stare. Więc lasy są oczywiście domem wielu gatunków, nie tylko zwierząt, ale również owadów, również roślin. I znowu jest tak, że w przypadku upraw leśnych my mamy do czynienia z sytuacją, w której cała biomasa jest zabierana z lasu, cała martwa biomasa.
Jak sobie pomyślicie o tym, że w lesie naturalnym 40, nawet do 60% drewna albo biomasy jest w martwym drewnie. I na tym martwym drewnie żerują ksylofagi, żerują różnego rodzaju robaczki, grzyby. To bogactwo życia w lesie naturalnym jest porażająco większe niż w monokulturze, z której zabieramy martwe drewno, bo ono jest nam potrzebne. W uprawach leśnych my mamy gdzieś na poziomie 2-3% ilość biomasy zgromadzonej w martwym drewnie, no bo my tego drewna potrzebujemy w naszej cywilizacji, nie? Więc leśnicy bardzo sprawnie zajmują się tym, żeby to drewno pozyskiwać. Ale w efekcie las naturalny i uprawa leśna mają inną formę. I inną oczywistym elementem, albo może mniej oczywistym, takim, który dla mnie jest bardzo poruszający, to las jest miejscem, w którym my, ludzie, odzyskujemy kontakt z naturą. Jakby przez miliony lat byliśmy w bliskim kontakcie z naturą. Dzisiaj żyjemy tak, jak żyjemy. Kontakt z naturą pozwala nam odnajdować bardzo dużo wewnętrznego spokoju, osadzenia, jasności myślenia i tak jak w wielu krajach, tak lekarze również w Polsce powinni zalecać spacery w lesie jako coś, co wspiera i system immunologiczny, i dobrostan każdego człowieka. Jedyne, czego się obawiam tak naprawdę, że to ludzie, nawet jeśli lekarze będą przypisywali dawkę codziennego spaceru, to jak to ludzie, niestety nie będziemy z tego korzystali, no bo żyjemy w takich czasach, że lubimy się spieszyć, lubimy szybkie rozwiązania. Oczywiście, a niekoniecznie te, które mogą dać nam rzeczywiste szczęście. To prawda. Wspominałeś o tym, że mamy rozróżnienie między lasem a farmami papieru, uprawami leśnymi. Zastanawiają mnie statystyki. Czytałem gdzieś, że generalnie zalesienie w Polsce rośnie, że mamy mniej więcej około 30%, ale to zalesienie Polski wzrasta. Jednak czy mamy do czynienia z realnym zalesianiem, czy właśnie to, o czym mówisz, tak naprawdę po prostu rosną nam farmy przemysłowe drewna? No, mamy do czynienia z tym, że zwiększa się powierzchnia upraw leśnych. Powierzchnia obszarów podlegających ścisłej ochronie nie rośnie. W lasach, które dzisiaj są na przykład objęte ochroną albo objęte są obszarami Natury 2000, w większości z tych lasów można dość swobodnie realizować plany urządzania lasu. Lesistość w Polsce rośnie, rozumiana jako przyrost upraw leśnych. Prawdą jest również to, że gleby, które były wykorzystywane przez dziesiątki lat na rolnictwo, to są gleby, dla których jest sporo do wychorowania, zanim tam będą mogły wejść gatunki panujące, takie te drzewa, które by tam naturalnie wyrosły, gdybyśmy dali przyrodzie 1000 lat. To, że my bierzemy ziemię rolną i sadzimy tam drzewa na potrzeby przemysłu, to nie jest tylko fabryka papieru. Meblarstwo albo ciepłownictwo potrzebują bardzo dużo tej biomasy, która rodzi się w lasach. To ja postrzegam jako bardzo korzystny trend, bo wierzę, że dzięki temu my będziemy w stanie w tych dojrzałych lasach wygospodarowywać, które są własnością lasów państwowych, czyli de facto las. Będziemy w stanie znajdować coraz więcej miejsca, które będziemy oddawali w zarządzanie naturze. Czy tak się będzie działo? Ja myślę, że tak się będzie działo, bo coraz więcej osób dostrzega rolę przyrody, ważność bioróżnorodności w tym, żeby stabilizować klimat, w tym, żeby de facto nas jako cywilizację wspierać. Nie tylko z punktu widzenia takiej kontroli i pozyskiwania zasobów, tylko właśnie z takiego miejsca towarzyszenia nam w podróży przez galaktykę. Ten nasz statek kosmiczny pod tytułem Ziemia naprawdę potrzebuje systemu podtrzymywania życia w postaci naturalnych lasów. A czy jesteś w stanie mniej więcej chociaż powiedzieć, ile z tych 30% stanowią właśnie lasy naturalne? Słuchajcie, i z tym tematem w ogóle jest, to jest płynny termin, ale co do zasady, w porywach 1,5%. Bo nawet jeżeli sobie pomyślimy o czymś takim, o takim miejscu jak Kampinoski Park Narodowy,
który jest parkiem narodowym, ma 50 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, 50 tysięcy hektarów powierzchni, przepraszam, to my tam mamy obszary, które 30, 40, 50 lat temu zostały obsadzone jak uprawy. I dzisiaj cały czas jest z nich pozyskiwane drewno. Ten drzewostan jest przerzedzany, więc trudno mówić, że nawet takie części parków narodowych, że wszystko, co jest parkiem narodowym w Polsce, jest lasem naturalnym. Ten las ma więcej wolności, w tym lesie jest dużo więcej poszanowania bioróżnorodności niż po prostu w uprawach. Tam nie ma zrębów całkowitych, tam są wycinane drzewa w taki sposób, żeby na przykład chronić tam, gdzie zostały posadzone monokultury sosnowe. Leśnicy przykładają dużo starań do tego, żeby chronić drzewa liściaste, które się pojawiają. To właściwie jest dobry moment, żebym zwrócił Waszą uwagę na to, jakiego rodzaju drzewostan my mamy w Polsce. Jak jedziemy przez nasz kraj, to przede wszystkim widzimy sosnę, widzimy uprawy sosnowe. I te uprawy są monokulturą pod dwoma względami. Pod względem wieku, one są, wszystkie drzewa są posadzone w tym samym momencie. W efekcie one pędzą w górę i mamy do czynienia właśnie z takimi zapałeczkami, które tam na końcu mają wątłe korony. To drzewo jest fantastyczne dla przemysłu. Rośnie prościutko, rośnie bardzo szybko i nie ma wielkich wymogów, jeżeli chodzi o glebę. Natomiast to nie jest drzewo, które rosłoby na 60% powierzchni lasu, gdyby przyroda sama wybierała. To jest drzewo, które leśnicy sadzą po to, żeby właśnie nam dawać zasoby. I teraz paradoks polega na tym, moi drodzy, że w ogóle drzew liściastych albo lasów mieszanych, w których dominuje sosna, my mamy gdzieś koło 75% w polskim drzewostanie. A teraz gdybyśmy my zniknęli na 1000 lat i przyroda na tym obszarze ewoluowałaby dokładnie tak, jakby chciała, to na terenie Polski 80% Polski pokryte byłoby grądami, lasami, w których dominuje grab, dąb, lipa, klon albo buczynami, gdzie w oczywisty sposób dominuje buk. I w efekcie my w normalny stan naszego kraju, ziemi i środowiska w naszym kraju byłby taki, że 80% to są drzewa liściaste, a niespełna 20% to są lasy mieszane albo lasy iglaste. Byłyby miejsca, w których byłyby bory sosnowe, w których rzeczywiście sosna by dominowała, ale tego by było 7-8%. My tymczasem mamy te proporcje niemalże odwrócone. Nie dość, że zabraliśmy 70% powierzchni tego kraju pod potrzeby rolnictwa, naszych miast, naszej infrastruktury, to na tych 30% my raptem 25% mamy drzew liściastych. A drzewa liściaste w naszym klimacie są bezcenne, są dużo lepszymi magazynami dwutlenku węgla, sprawiają, że w glebie rośnie potencjał do gromadzenia wody, rośnie jej zasobność próchnicza niż w lasach iglastych. Więc myśmy sobie straszliwie odwrócili proporcje, bo tak jakby przeliczając to, to z 80% drzew liściastych na terenie tego kraju, 80% powierzchni pod drzewami liściastymi, my te obszary dla drzew liściastych zostawiliśmy na jakichś 25% z 30%, czyli 7,5%, czyli mamy 10-krotnie mniejszy obszar drzew liściastych niż byłoby to naturalnie i jednocześnie mamy obszar pod drzewa iglaste praktycznie mamy większy niż byłoby to naturalnie, więc mamy ogromną nierównowagę przyrodniczą w związku z tym, że my, ludzie, przekształciliśmy te lasy tak, żeby zaspokajały nasze krótkoterminowe potrzeby gospodarcze. Więc Fundacja Las na Zawsze bardzo wspiera wszystko, co ma liście i nie krzywdzi tego, co ma igły. Ale robienie miejsca dla natury to jest przede wszystkim robienie miejsca dla drzew liściastych w naszym klimacie. Mm-hmm. Niejako wyprzedziłeś trochę moje pytanie dotyczące tego, czy każdy las jest równocenny. Miało być to takie pytanie trochę zaczepne, bo pod kątem właśnie tego, jak ma się taka monokultura do rzeczywistego lasu, powiedzmy, właśnie jaka różnica jest dysproporcji chociażby w kontekście przemysłowym, jak i w kontekście
ekologicznym czy kontekście magazynowania tlenu. No i gdy jesteśmy już przy tlenie, no bo drzewa nieodłącznie kojarzą się nam z tym, że produkują tlen. Są nam niezbędne do tego, żeby hamować zmiany klimatyczne i wzmacniać tak na dobrą sprawę i pomagać tak naprawdę nam dłużej przetrwać wręcz na tej planecie, bo my swoją działalnością niejako sami sobie zaciskamy pętlę na szyi. Ale chciałbym zadać pytanie, czy my jako kraj, wyobraźmy sobie, że mamy te 30% zalesienia, czy te 30% zalesienia kompensuje nasz ślad węglowy? Nie. Gdybyśmy chcieli mieć taką sytuację, że cała emisja dwutlenku węgla, jaką generujemy na terenie tego kraju, naszego kraju, i to nie uwzględnia tego, że my ściągamy bardzo dużo produktów z Chin, które tam generują ślad węglowy, nie? To w ogóle zostawiamy. Patrzymy tylko na naszą energetykę, transport, to żeby lasy pochłaniały to, co co roku my emitujemy, musielibyśmy mieć 105% powierzchni naszego kraju obsadzone lasami. I to też lasami, które są w tej fazie wchłaniania dwutlenku węgla. Las, który ma 150 lat, prawdopodobnie wbudował w swoją biomasę tak dużo dwutlenku węgla, jak jest w stanie wbudować. Ten dwutlenek węgla będzie się jeszcze gromadził w glebie, on będzie się gromadził w takich miejscach, które będą naturalnie przekształcane, na przykład w lasy łęgowe albo olchowe, które są lasami bardzo wilgotnymi, gdzie na przykład bobry podtopiły część lasu, drzewa zamrą tam jakby i znajdą się i zapadną się w rozlewisku. Więc wtedy ten dwutlenek węgla w tej biomasie drzew, które umarły, on zostanie zmagazynowany w glebie. Na tamtym terenie pojawią się lasy olchowe, które lubią mieć bardzo wilgotną. I w olszynach ta ilość tego dwutlenku węgla gromadzona może sięgać 1500 ton na hektarze, a nie 700 ton jak standardowo w uprawach sosnowych. Polska Polską, ale bardzo często wiele firm mówi, że okej, kupujcie nasze produkty, ale my w ramach tego posadzimy drzewa. Czy także w przypadku firm ma to jakiekolwiek znaczenie, czy nie są w stanie zrekompensować swojego śladu, bo i tak, no tak naprawdę musielibyśmy zalesić całą powierzchnię ziemi, żeby zrekompensować wszystkie firmy? Kompensować ten ślad węglowy można na różne sposoby. I powiedziałbym, że ochrona lasów jest najpiękniejszym ze sposobów kompensowania. Więc ona daje nie tylko taki bardzo racjonalny przelicznik tego, że moja działalność wyemitowała 200 tysięcy ton dwutlenku węgla w ciągu ostatniego roku. Nazywam się, nie wiem, Mercedes-Benz. I w związku z tym bardzo trudno jest obsadzić rok w rok taki obszar, żeby to zrobić. To by inaczej, to finansowo jest niemożliwe. I w związku z tym te kompensaty są liczone tak, że najczęściej jest między tymi firmami, które są bardziej świadome i którym zależy na tym, żeby mieć minimalny ślad węglowy, o to, jak pozyskiwać zieloną energię. O to, czy można zastąpić gaz naturalny biogazem z biogazowni. Bo ten biogaz z biogazowni jest tak zwanym zieloną energią. Drzewa wspierają rozwiązywanie tego problemu, lasy wspierają rozwiązywanie tego problemu, ale działania są potrzebne na wielu frontach. I tak jak powiedziałem, dbając o lasy, kompensujemy ślad węglowy najpiękniej. No to pięknie. My pewnie chcielibyśmy też, żeby było pięknie nie tylko w lasach i w sielankowych miejscach, do których uciekamy i staramy się znaleźć na jakiś czas, bo większość czasu spędzamy w miastach. I zastanawiam się, czy dobrym tropem i dobrym pomysłem jest sadzić lasy w miastach. Co o tym sądzisz? Absolutnie tak. Czy to będą parki, czy to będą lasy, przestrzenie, w których człowiek może mieć kontakt z naturą, są absolutnie konieczne. I sadzenie i wprowadzanie zieleni, gdzie tylko można, jest bardzo, bardzo ważne. Jest dla mnie, jest fundamentalnie ważnym elementem jakichkolwiek prac urbanistycznych. I mi osobiście podoba się to, co się dzieje na przykład w Warszawie, gdzie
coraz więcej wśród urzędników jest świadomości związanej z tym, żeby robić miejsce dla zieleni miejskiej. Te drzewa tak naprawdę w tym naszym miejskim klimacie mają ten szczególnie cenny wkład, że one też dają, tworzą mikroklimat. Owszem, po nich trzeba posprzątać i trzeba te liście z chodników zgarnąć wiosną, jesienią, ale ja postrzegam to tworzenie mikroklimatu chłodniejszego w tej naszej rozgrzanej rzeczywistości jako równocenne z samą przestrzenią dla nas, ludzi, do bycia w kontakcie z naturą. Za każdym razem, kiedy odwiedzam las, widzę jeden nieodłączny element – śmieci. I zastanawiam się, czy jesteśmy z tym w stanie w jakikolwiek sposób walczyć i czy nie masz takiej obawy, że jeżeli powiemy Polakom – idźcie wszyscy do lasu, to jedyne, co spowodujemy, to tylko to, że tych śmieci będzie jeszcze więcej w lesie. Śmieci w lasach widać, ale po pierwsze widać ich dużo mniej niż dekadę temu. Kiedyś było tak, że za wytworzone przez siebie śmieci każdy płacił firmie, która od niego te śmieci odbierała. I w związku z tym pokusa, żeby zdeponować jakąś część moich odpadów w lesie dla osób, którym bardziej zależało na pieniądzach krótkoterminowo niż przyrodzie długoterminowo, była duża, była motywowana finansowo. Dzisiaj jest tak, że gminy odbierają od nas za stałą miesięczną odpłatą praktycznie wszystkie odpady, które generujemy. Więc to jest jeden element, który sprawił, że de facto tych śmieci w lasach jest dużo, dużo mniej, czyli takich dzikich wysypisk jest dużo mniej. Jeżeli pojawiają się dzikie wysypiska, to one są związane z, niestety, z jakimiś odpadami budowlanymi, z odpadami, które no, jakieś małe firmy zazwyczaj przy remontach powinny zagospodarować i nie chcą zapłacić 1000 czy 2000 złotych za kontener tych odpadów. Wolą to wywieźć w las i udawać, że problem został rozwiązany. Jeżeli chodzi o takie systemowe podejście do tego, to ja po prostu uważam, że my niestety żyjemy w świecie, w którym źle zajmujemy się gospodarką odpadami i to może być temat na inny podcast. My nie motywujemy społeczeństwa do tego, co jest w gospodarce odpadami najważniejsze, a najważniejsze jest wytwarzanie mniejszej ilości odpadów. I Unia Europejska jest w takim zaklętym kręgu, że wprowadza systemy związane z gospodarowaniem odpadów, ale one nie realizują tego najważniejszego celu. I w związku z tym mamy do czynienia z tym, że jest bardzo dużo właśnie śmieci, czyli materiału, który jest bezwartościowy, po któremu nikomu nie opłaca się sięgnąć. W kontekście do części odpadów pojawią się opłaty kaucyjne, to znaczy, że ta butelka, która zostanie zostawiona w lesie, ona będzie miała wartość, bo ją będzie można podnieść i odzyskać złotówkę, dwie, a mam nadzieję, że więcej, za tą butelkę. Jakby i komuś to się opłaci. I w większości osób, które zostawiły te butelki dzisiaj, już nie będzie się opłacało ich zostawiać, bo przecież to jest jednak jakiś pieniądz. Liczę, że będziemy świadkami tych zmian. I jednocześnie, jak sobie uświadomimy tego, że im więcej będzie lasów w Polsce, zakładając, że ilość odpadów zostawianych w nich przez nas nie będzie rosła, to jednak stężenie tych odpadów będzie mniejsze i one będą mniej widoczne. Tak czy inaczej, konkluzja jest taka, że lasów powinno być więcej. Więcej lasów, więcej w naszych głowach, więcej myślenia o przyszłości, a nie tylko o doraźnym kontekście związanym właśnie z naszą gospodarką czy z naszym po prostu hedonistycznym podejściem do życia. Może jakiś ostatnie, najważniejszy przekaz, Michale, dla wszystkich słuchaczy, który ma wybrzmieć tak, jakby miał go usłyszeć cały świat. To ja bym powiedział, że każdy z nas ma wpływ dokładnie na to, na co ma wpływ. Jakby absurdalnie to nie brzmiało, nie powinniśmy się zajmować tym, jak bardzo źle rzeczy robi mój sąsiad. Nie powinniśmy się zajmować tym, jak bardzo dużo Chiny emitują dwutlenku węgla. Powinniśmy się skupić na tym, na co ja mam wpływ. Każdy mój wybór, to znaczy, czy spędzam wakacje w Egipcie, czy spędzam wakacje w pobliskim lesie, to jest to, na co ja mam wpływ. Decyzja konsumencka związana z tym, czy wybieram produkt zapakowany w opakowanie zwrotne, albo wybieram produkt, który w ogóle nie ma opakowania, zamiast czegoś, co wygeneruje śmieci, to jest coś, na co ja mam wpływ. Więc ja lubię mówić o tym,
żeby każdy z nas skupił się na tym, żeby sam miał poczucie, że traktuje świat dokładnie tak, jakby chciał, żeby wszyscy traktowali świat. I wtedy będziemy na najlepszej drodze do tego, żeby ten świat rzeczywiście wyglądał jak świat, w którym chce się żyć, a nie tylko da się żyć. Wizja świata, w którym chce się żyć, a nie tylko da się żyć, jest taka, która powinna nas napędzać. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dużo dowiedzieliśmy się o lasach, dużo dowiedzieliśmy się o ich funkcji, czy funkcjach w zasadzie, oraz o tych różnicach pomiędzy monokulturami, fabrykami papieru, a tym, co tak naprawdę kryje w sobie taka prawdziwa, nazwijmy to, dzika natura. Ja jeszcze tylko na koniec chciałbym zachęcić Was, żebyście odwiedzili stronę Michała, michałpaca.pl, i tam znajdziecie jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie odnosi się ona bezpośrednio do tego, co powinniśmy zrobić tak naprawdę. Podjąć wyzwanie. Wyzwanie związane z śmieć mniej. Wybierzcie sobie jedno wyzwanie, spełnijcie, spróbujcie je zrealizować, a niejako zrealizujecie to, co Michał miał Wam do powiedzenia, szczególnie właśnie w ostatnich słowach. Dzięki serdeczne, Michale. Dziękuję, Czarku. Dziękuję, Marcinie, za spotkanie.